Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach, zupełnie nowa seria z The Sims 3, o którą już bardzo, bardzo dawno prosiliście. I ja obiecałam, że będę kontynuować być może stajnie Eldorado, ale niestety nie udało mi się odzyskać zapisu. Dlatego stwierdziłam, że stworzę nową rodzinkę i ona jest już tutaj wprowadzona. Słuchajcie, tutaj mamy miasteczko, które jest, że tak powiem, specjalnie dostosowane do tego, żeby mieć zwierzątka. W szczególności tak naprawdę konie, bo mamy tutaj, co tu mamy? Międzynarodowy Ośrodek Jeździecki, mamy tutaj też regionalne końskie tereny ćwiczebne i mamy tutaj po prostu wiejscy pomocnicy. Aha, czyli tutaj jakaś rodzina mieszka. O, duchwo, co tu widło? Dwa konie, no ciekawe, ciekawe. Jestem w ogóle ciekawa, kto tutaj mieszka, fajną farmę ma. Rodzina Fox. Domek nad rzeczką, dwie sypialnie, jedna łazienka i one też mają konia i chyba źrebaczka, o ile nie mylę się, czyli będziemy miały jakieś koleżanki obok, fajnie, można będzie jechać je odwiedzić. Bardzo, bardzo fajną mają farmę, być może jeśli nasza okaże się za mała lub źle rozbudowana, to oczywiście mam nadzieję ją rozbudować w przyszłości. Raz doładowałam tutaj Simoleony tylko po to, żeby, no wiecie, wybudować tutaj troszeczkę więcej, bo ten domek jest bardzo malutki, ale mamy tutaj dwa duże tereny, które chciałabym wykupić w przyszłości. Być może uda się ten największy i wtedy gdzieś tam właśnie coś takiego ładnego, taką farmę ładną uda mi się zbudować. Mam nadzieję. W ogóle tutaj strasznie ładnie to wygląda. Wiecie, to jest taki dodatek, ale kurczę, to pole tutaj mega fajnie. No nic. Dobra, zapraszam Was do gry. Po prostu kontynuuj. Tak, i jak widzicie, tutaj jest nasza główna bohaterka, Lorraine Longknight. Skąd się to wzięło, oczywiście wszyscy wiemy. Jest to moja główna postać w Star Stable. No może to jest niekorzystne ujęcie teraz dla Ciebie, ale w ogóle Simsy nie mają ładnych postaci, ok? Szczególnie Simsy trójka, więc... No, to jest nasza kucyczka, Lady Anne. Już Wam opisuję, jak ona wygląda i jaka ona w ogóle jest. I Wam puszczę grę, żeby mniej więcej tam sobie już szło. A więc Lady Anne jest śmiała, szybka i przyjacielska. Jest kucykiem na modach, więc niektóre rzeczy mogą po prostu dziwnie wyglądać. Mam nadzieję, że mimo wszystko... No jakoś to się... Ty dziecko się nie patrz na to, bo to nie jest dla dzieci tak, jak ona się wygina. Tutaj jest nienaturalna, ona jest nawiedzona, ale ciebie to nie dotyczy. więc tak, ona zmieni grupę wiekową dopiero... O, właśnie, a tu przyszedł przedstawić się sam... Jedz gazetę, nie jedz gazety! Nie rób tego! Nie rób tego! Czekajcie, ja muszę zobaczyć, czy w ogóle mi się... Teraz wszystko dobrze nagrywa, bo raczej nie, bo coś kliknęłam. Okej, jestem już z powrotem. Nawet wiem, co się wydarzyło. Po prostu kliknęłam tutaj gdzieś na rogu, gdzie nie powinnam. No ale cóż. Mam nadzieję, że da się to jakoś wyciąć albo cokolwiek naprawić i że już więcej tak się nie będzie działo. Z tego względu, że po prostu nie... O Jezu, jaki ty jesteś śliczny! No więc to jest koń, który nazywa się Latorin. I Latorin jest geniuszem świniaczkiem, bo tak się niestety wylosowało i jest przyjacielski, więc tak to właśnie wygląda. Już dzisiaj trochę nagrywam, więc może mi się plątać język. Mimo wszystko mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądało i jakkolwiek to będzie w ogóle, wiecie, sprawnie funkcjonowało. Nie chcę, właśnie, chciałabym zrobić Ci zdjęcie, Latorin, bo ładnie tutaj akurat wyszedłeś, więc... Miło by było, gdyby to się udało tutaj zrobić takiego, ale no może to być problem, z tego względu, że Simsy bardzo lubią robić problemy. Mimo wszystko, o, proszę bardzo, może coś się uda, jakąś taką ładną miniaturkę. Chociaż to też może być problem. No nic, dobra, zobaczymy, co tam nasza Simka stwierdziła, że zrobi. Co zrobisz? Co? Błaga mnie o marchewki. O, proszę bardzo, Latorin idzie. Idzie nas poprosić o marchewki. Rozrzuć siano. Możesz też rozrzucić siano przy okazji. Niech one sobie wszystkie pojedzą. O, dokładnie, żeby mogły sobie stąd brać. A ty tu już widzę, że... O, no zdrówko. Obejrzyj nowy obiekt. Co ty będziesz robił? Nie jedz tej gazety, Latorin. Halo. Czy nasza Simka w ogóle ma wszystkie potrzeby? Ma wszystkie potrzeby poza zabawą, więc jeśli byśmy tak się troszeczkę spoufali, w ogóle nie pokazałam Wam domu jeszcze, w ogóle nie pokazałam Wam, co tu się będzie działo, więc niech oni tam sobie na razie żyją własnym życiem. Ja Wam pokażę zaraz naszą działeczkę. No więc tak, nasza działeczka wygląda tak, jest dość skromna, ale jest.
Tu mamy stajnię, która jest taka też bardzo skromniutka i raczej w takim angielskim stylu, bym powiedziała. No tu jest ta nasza zagroda, nie mamy nawet ujeżdżalni, mam nadzieję, że się jej dorobimy. Ty się interesujesz za bardzo tą gazetą, wiesz? Ty się po prostu zaprzyjaźnić się z Lady Anne. Dobrze, możemy się z nią zaprzyjaźnić. Dlaczego mamy kucyka? Dlatego, że zwierzęta stadne to są niestety konie i one potrzebują mieć towarzystwo, więc żeby im to towarzystwo zapewnić, no to kucyk musi być. Generalnie naszym głównym koniem do wszystkiego, do startów w zawodach i tak dalej, będzie właśnie ten Latorin. Mam nadzieję, że Wam się on w ogóle podoba i mam nadzieję, że to wszystko, co mówię, nie jest za bardzo chaotyczne, no ale mimo wszystko. Dobra, co tutaj jest w naszym domku? Zajdzie. Troszeczkę tu porobiłam. Co ty robisz? No, więc troszeczkę tu porobiłam. Oglądaj telewizję. No, możesz sobie pooglądać tę telewizję. Wchodzimy, mamy taki mały przedpokoik. Później tutaj wchodząc głównymi drzwiami, wiecie co, chyba będzie lepiej, jak zrobię tak. I przepraszam za te przycinki, ale no niestety Sims trzymają to do siebie, że się strasznie zacinają. Mają bardzo słabą optymalizację i mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało w oglądaniu. No, także tu mamy taki mały mikrosalonik, który mi się mega podoba, szczególnie ten moment tutaj z kominek, wiecie, no są kwiatki, ja wiem, że kwiatki i kominek za blisko, ale no kurczę, to są Simsy, mam nadzieję, że się nie spali. Mamy czujnik dymu, więc powinno być ok. Starałam się tutaj wszystko zrobić mniej więcej w tym samym kolorze, strasznie mi się ostatnio kolor fioletowy podoba, także no. Dobra, ona sobie tutaj ogląda wiadomości, ja Wam dalej będę opowiadać. Tutaj mamy taki mały kącik też do jedzenia, żeby nie musieć tutaj jeść, tylko tutaj jest, wiecie, taki do picia kawy i tak dalej, a tu mamy do obiadku i tutaj faktycznie, wiecie, taka mini jadalnia. Zabrakło mi pieniędzy, zobaczcie, żeby robić coś dalej tu i tu jest mega pusto, ale udało mi się zrobić sypialnię, która w miarę się prezentuje. Mamy nawet komputer, więc w miarę to wyszło. Wiecie, jeżeli będziemy dalej tam sobie grać i mam nadzieję zarabiać pieniądze, to będziemy to ozdabiać, no i też mam nadzieję się przeprowadzić w przyszłości. Więc tak, łazienka jest taka też skromniutka, zwykła, jakoś za bardzo nie szalałam. No i chciałam Wam pokazać już tutaj tą stajnię, tak, tu mamy te dwa boksy, gdzie one sobie mogą wchodzić i wychodzić kiedy chcą i mamy taką mini siodlarnię, taka do ozdoby, byleby była, byleby coś tutaj się działo. O, proszę bardzo, ziemniaczka nam wykopała. Szkoda, że z tych rzeczy tutaj nie mogę korzystać, no ale nic. Dobra, czy Ty mogłabyś już przestać oglądać i zająć się na przykład trochę tymi końmi? Nie wiem, mogłabyś przywiąż konia do słupka. Latorina. Ciekawe, czy nam się uda to zrobić. Czy nie będzie się, wiecie, rzucał jakoś mocno, bo z tego, co pamiętam, to Simy miał właśnie ten problem, że Jezu, nie chcę, nigdy nie pokazuj mi już tych powiadomień, bo mnie strasznie to denerwuje. Nie chcę żadnego wspomnienia. Latorin, daj się przywiązać. O Jezus! Simsy i ich błędy. To jest piękne. No dawaj, dawaj, dawaj. No i? Dasz się przywiązać? Będziesz grzeczny, czy nie będziesz grzeczny? Chodź, macie lizawkę, ja Wam zrobiłam. Czekajcie, ja schowam sobie to, co ona tutaj wykopała. Ten ziemniak może nam się przydać do zasadzenia, czy coś takiego. No, dobra. I wyczyść go, dobrze? Opieka, szczotkuj. Nie odwiązuj go, nie odwiązuj, niech on stoi, niech on stoi, nie idź tam nigdzie. O, proszę bardzo, on sobie będzie jadł, a my go będziemy czyścić. Nie, nie urywaj się! I się urwał. I się urwał, no. No co ja mogę zrobić, no. No kurczę. Nie, 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 anuluj. O Jezu, czemu ja zrobiłam to? Chciałam tabem kliknąć, jak ona go czyści. Wiecie, o co chodzi. Chcę ładne zdjęcie zrobić. Jaki grzeczny w ogóle stoi. Słuchajcie, nic się nie ten... Nic nie wierzga, ojojoj, opieka, czyść kopyta, też wyczyść mu kopyta, przy okazji jak już stoi, tak, proszę bardzo, o nie, coś mi się włączyło, jakieś nagrywanie, co ja włączyłam, nie to chciałam zrobić, no dobra, to co, pierwszy raz możemy go osiodłać, na co dzień, zobaczycie jaki ubrałam mu komplecik. A więc wygląda on tak. I ślicznie się prezentuje, moim zdaniem bardzo pasuje mu granatowy. O, tak.
I ty już grać do kompa chciałaś. Nie, 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 nie. Dosiądź, moja droga. Czas zacząć ćwiczenie jakiekolwiek. Czego nam brakuje? Na pewno brakuje nam jakichś przeszkód. Boże, wsteczny u konia. Czy ty się dobrze czujesz? Coś robisz? Jedz siano. Oczywiście będziesz grubym kucykiem, jak każdy gruby kucyk. No nic, dobra, my tutaj się zajmujemy na razie naszą Lorraine. Mam nadzieję, że wsiądzie. Aha, nie powiedziałam wam w ogóle jeszcze nic o nazwie serii. Nie powiedziałam wam, ponieważ jeszcze sama nie wymyśliłam. Jezu, dobrze, wsiadła za pierwszym razem. Nie powiedziałam wam, bo jeszcze sama nie wymyśliłam i dlatego też na razie nic a propos tego nie mówię, ponieważ, kurczę, sama nie wiem jeszcze jak mam tą serię nazwać i wy już to widzicie, wy już widzicie jak ona się nazywa. Ja jeszcze w mojej głowie cały czas myślę, bo wiecie, zawsze chciałam, żeby nazwy moich serii były gdzieś tam jakieś takie tematyczne, żeby po prostu było wiadomo od razu, że to właśnie a propos tego i mam nadzieję, że tym razem też mi się uda, także jeżeli widzicie tą nazwę w tytule, a na pewno tak jest, to dajcie znać w komentarzu, czy wam się po prostu podoba. Dobra, słuchajcie, wybierzemy się po prostu na przejażdżkę, po prostu. Wybierz się na przejażdżkę. Niech sobie tak ona pokłusuje, niech się nauczy trochę jeździć, bo póki co wygląda to strasznie pokracznie. Chciałabym właśnie, żeby ona... A, bo jeszcze nie opowiedziałam wam w ogóle o głównej bohaterce. To jest też długi temat. Opowiadałam o tym na odcinku, który nagrał się, ale niestety był strasznie, strasznie ciemny, dlatego teraz muszę nagrywać w trybie okienkowym. Jeżeli macie na to sposób, to możecie też mi dać znać, bo jak nagrywam to w normalnym trybie, to mega, mega ciemny obraz jest i to też jest problem, bo muszę robić tryb okienkowy, a to już nie tak dobrze wygląda, jak powinno. No i tak, moja Simka, jej pragnieniem życiowym jest... zostanie uporczywą panią detektyw. Dlaczego? Dlatego, że po prostu chciałam, żeby pomiędzy tymi końmi coś tutaj jeszcze się działo w tych Simsach, żeby gdzieś tam jakoś ona robiła też coś w życiu. Nie tylko to, oczywiście chciałabym, żeby ona w przyszłości miała męża i dzieci i tak dalej. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić wielopokoleniową rodzinę i że będziecie trzymać za mnie kciuki, bo te Simsy naprawdę ciężko się nagrywa, tym bardziej, że właśnie jest ten tryb okienkowy. W ogóle Simsy są bardzo czasochłonne. I też nie zawsze jest to fajne, bo... O, proszę, jakiś... Uuu, to jest chyba ten źrebaczek od tych dziewczyn, co tam mieszkają. No i zastanawiam się, czy nagrywać po jeden dzień, czy po dwa dni, bo wtedy te odcinki mogą być strasznie, strasznie długie, a to może być też męczące. No i też nie chcę, żeby tak było, także to jest taki pierwszy odcinek poglądowy, żebyście mogli dać znać, czy wam się podoba, czy coś może mam tu zmienić, czy chcielibyście, żeby było właśnie dłużej, krócej. I czy wszystko wam tutaj pasuje? O, boli cię tyłek od siodła już! Dobra, to może wróć do domu. Ale ty wrócisz sama czy z nim? Z nim, dobra. Idź. To i tak na razie nie masz, że kłusuj. Dobra, już jesteś głodna. Nauczył się umiejętności z dzieciństwa. Możesz teraz kłusować? Nie możesz jeszcze kłusować. Dobra, to zostawimy, bo na... O nie, pada deszcz, jeszcze będziecie przemoknięci. To jest grad chyba. O kurczę. Dobra, jak go rozsiodłasz. Idź, wybierz się do parku. Nie, nie, nie. Zejdź. Zejdź z konia. No dobrze, już wiem, że jesteś zmęczony. Jejku. Od razu go zaprowadzimy ten. Wiem, że jest głodny, ale zaprowadzimy go do stajni. Dobra, czekajcie, żebym ja zdążyła ponaklikać, bo ja nigdy nie... Jezu, zobaczcie. Koń zło. Koń zło. Fajnie, że ma wilczaki, nie? Tylko teraz nie może mieć wędzidła, trzeba mu wyciąć te wilczaki. Opieka? Nie, weźmy tak. Uczucia? Karm produktami rolnymi? Nie, 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 nie. Daj przysmak, od razu mu daj przysmak, bo naprawdę... Milusi był i nie zrzucił cię, pomimo tego, że ty w ogóle nie umiesz jeździć. Uczucia, przytul. Uczucia. Gdzie to było? Uczucia, mów. O, jak słodko, Latori. Prowadź konia. Dobra, tutaj sobie gadają. I teraz szybciutko ja im każę, żeby tutaj przyszli. Boże, czy ona poszła? Sama się schowa, że stajni? Nie, ona tam jest. Wstaw konia. A tutaj wstaw konia Lady Anne. Bardzo proszę. Szybciutko. Co tu jest? Bardzo, 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 bardzo bym chciała się zaprzyjaźnić z nim. Dobra, leć. Kurczę, deszcz pada. Ty tak sobie chodzisz. Wolniutko. Kłusem.
One i tak pewnie wyjdą, jak będą chciały, chyba że nie mogą. Dobra. Lady Anne, żebyś nie zmokła. No, i teraz one sobie mogą iść spać. Ja wiem. A my szybko lecimy do domu, żeby ogarnąć w końcu siebie. Także chodź, dokładnie. Nie lody! Coś, jakiś obiad. Podaj obiad, od razu zrobimy więcej. Hamburger z serem. Wiem, że my jeszcze w ogóle nie mamy żadnych umiejętności, wiecie, gotowania, tylko takie podstawowe rzeczy, więc też słabo. Zobaczymy w ogóle, jak ona będzie gotowała, bo już dawno nie widziałam w Simsach Trójce, jak to wygląda. Także możemy sobie popatrzeć, jak ona tutaj będzie przygotowywała. Nie, czekajcie, nie tak. O, chciałam ku. Dobra. Jak ty będziesz, co ty tutaj tworzysz? Mam nadzieję, że nie jesteś bardzo przemoczona, bo też nie chciałabym, żebyś była chora. Bo z tego, co pamiętam, to simy tutaj mogą chorować. To wygląda jak zupka chińska. Okej. Okay. I nie spal tego, błagam. Kupiłam ci drogą indukcyjną kuchenkę. I proszę bardzo. W ogóle to nie wygląda jak hamburger z serem, nie? To wygląda bardziej jak zupka chińska, no ale okej. Dobra, i to możemy włożyć od razu do lodówki. I później szybciutko. O, fajnie, że z tego korzystasz. Jezu, ale się rozpadało, zobaczcie. No klimacik, powiem wam, jest. I ta zjedzona gazeta, trzeba ją wyrzucić. I nie mam nawet tego, śmietnika. Czy mam gdzieś tu? Nie mam śmietnika. O, to wszędzie będzie syf. O nie. W ogóle my musimy w końcu iść do pracy. Także ona tutaj, tak, ogarniesz się za chwilkę, jak zjesz. Co to? Aha, senna jesteś. Myślałam, że jakiś kot nam miauczy, a to ona tam krzyczała. Dobra, weź sobie użyj i generalnie możesz też wziąć prysznic. No i jutro dzień zaczniemy od poszukiwania pracy, bo niestety trzeba będzie... Aha, no i oczywiście zostawiłaś to. No i tak trzeba kupić śmietnik, tak jak mówiłam. A my nie mamy pieniędzy na to. Już się zaczęło. Kurczę, nawet nie mam co sprzedać. Co sprzedam? Dywan? Coś to da? Chyba nie. Ile ten dywan kosztuje? 162. Dobra, no jak trzeba, to trzeba. Czekajcie. Czy ja coś za to kupię mimo wszystko? Chyba nie. Może jakoś mogę tu wpisać? Śmietnik? Coś? Czekajcie, gdzie tu będzie lodówka? Kuchnia? O, jest śmietnik. Śmietnik AE. AE? No dobra, niech sobie tu stoi przy tym wejściu. Chociaż na wejściu śmietnik... Ten bym chciała. Ile on kosztuje? 400! To ja bym musiała połowę rzeczy posprzedawać, żeby go kupić. Czekajcie, ja sprzedałam jeden chodnik, a dlaczego jest jeszcze jeden? 72. 265. Dobra, to mi nic nie dało, to bez sensu. Chyba, że to jest mi niepotrzebne. 381. Ale tak ładnie to wygląda. No dobra, trudno. Śmietnik jest ważniejszy. Musimy go tu gdzieś wstawić. O, niech sobie stoi. Przynajmniej będzie gdzie wyrzucać to, bo naprawdę, kurczę, nie pomyślałam o tym w ogóle. Dobra, lecimy. Od razu to ci wyrzucę. No, chciałam to wyrzucić. Okej, okay, mam nadzieję, że tu... Stoi tu! Co jest? Czemu nie mogę tego... Nie rozumiem tego, naprawdę. No staram się to wyrzucić, bo się mi nie błyszczy w ogóle. Zobaczcie, coś jest z nim nie tak. O, tak, jak tam śpiewa w ogóle! No halo! Nie wiem, co się dzieje. Czemu nie mogę tego wyrzucić? Posprzątaj to. Skoro ja nie mogę, to ty to posprzątaj. Dobra, i teraz tak, od razu przed spaniem, jeszcze ja tu nie mam światła. Okej! To jest właśnie to, czego ja nie lubię, zapominanie o tych wszystkich rzeczach. Dobra, gdzie będą światła? Tu dekoracje, oświetlenie, ciach, jakieś takie ładne światełko może? Tu mam dwa, ale może jakieś takie, kurczę, nie wiem, wolałabym, żeby było żółtawe, a nie takie mega mocne. Czekajcie, nierówno jest przy... O, tak mniej więcej. Dobra, już. Mam nadzieję, że już. Dobra, i teraz tak. Adoptuj zwierzaka ze schroniska. Raczej nie. Sprawdźmy sobie pogodę w pierwszej kolejności. Zobaczymy, jaka będzie w następnych dniach. W ogóle marzy mi się, żeby móc wybudować halę na którejś z tych tam tutaj właśnie... Bo można, wiem, że można. Tutaj też się tego nie ma. Automatyczne przełączenie może być. Dobra, gdzie ty jesteś? Czy nasze... O!
O, proszę bardzo. 30 stopni. Moglibyśmy się wybrać gdzieś nad jakieś jeziorko, na plażę, coś pojechać. Fajnie by było. Dobra, 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 ja wiem. Pracę i profesję. Znajdź pracę. Zobaczymy, co tam mają. Czy będzie coś z naszym zawodem. Biznes. No niestety. Nauka, wojskowa, medyczna, edukacja. Chyba nic. Życie naukowca to niestety nie. Wojskowa to też nie. No dobra, czyli to nie. Nie, nigdy nie, nie. Praca i profesję, znajdź profesję. Zaraz zobaczymy, co tutaj mają ciekawego. Strażak, łowczyni duchów, projektantka wnętrz, stylistka, detektyw. Jest! Poszukiwaczka, stypendium tygodniowe 275. W świecie, gdzie niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem, detektyw ustala własne zasady. Jeśli twój sim chce podjąć to wyzwanie, czeka na niego życie pełne intryg. Podejmij karierę. Dokładnie tak, jak chciałam. Postaram się zrobić z niej panią detektyw. No i okej. Ruchomy czas pracy. Obowiązki sprawne, czyli sprawy, czyli musi rozwiązać jakieś sprawy. Ja nigdy tego nie robiłam. Logikę, czyli musimy kupić szachy i przeprowadzaj obserwacje. Doświadczenie zawodowe. Okej, dobra. Nie mam pojęcia, nie znam się kompletnie na tym. Mam nadzieję, że mi się to uda. Czemu ty jesteś zły? Czemu jesteś zły? Co się stało? Głód? O nie, to musisz... Jedz siano. Czemu ja ci muszę kazać to robić? Siusiaj. I możesz zdrzemnąć się. Czy z tobą jest wszystko w porządku? Ty się umiesz sobą zająć? Umiesz. Dobrze. Oj, konie, konie. Dobra, no to tak, to by było na tyle chyba w tym pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i komentarz, tak żeby zostawić jakąś taką motywację i ślad po sobie na to, żeby następne odcinki były dłuższe i jeszcze lepsze. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się. Cześć!